Tak moi drodzy, to wydarzyło się naprawdę. Ja nazywam się Miłosz Bar, mówią na mnie Szparumen i dzisiaj przedstawię Wam partię z ostatniego Title Tuesday, na którym zwyciężyłem z obecnym top 3 świata wicemistrzem świata z roku 2018 Fabiano Caruaną. Fabiano Caruana to jedyny zawodnik, który w meczu o Mistrzostwo Świata nie przegrał żadnej pojedynczej partii szachów klasycznych z Magnusem Carlsenem. Jest to evenement na skalę światową i sam Magnus Carlsen wypowiadał się o nim, że Fabiano Caruana w swoim prime był bardzo bliski odebrania tytułu Magnusowi Carlsenowi, także... Partia z tak potężnym zawodnikiem jest naprawdę gigantycznym wyróżnieniem, a jeszcze do tego stworzenie przeciwnikowi problemów. Zobaczcie państwo sami. Rozpocząłem ambitnie od posunięcia E4. Na Title Tuesday mieszam sobie różnie raz koczkiem, raz pionkiem, żeby też rywale nie znali mojego kolejnego posunięcia. Fabiano odpowiedział posunięciem C5, czyli też ambitnie obrona sycylijska. Tutaj pokazuje, że walczy o cały punkt. No i tutaj nie wiedziałem, czy będę chciał wchodzić w otwartą sycylijkę, czy nie. Stwierdziłem, że zagram Ałapina, czyli posunięcie C3. Dążę do posunięcia D4, które pozwoli mi zająć centrum. A dzięki posiadaniu centrum będę miał dużo miejsca dla swoich figur. W tym momencie czarne mają dwa główne posunięcia, którymi jest D5 i skoczek F6. Fabi zagrał posunięcie skoczek F6, na co odpowiedziałem posunięciem E5. Wydaje się, że czarne trochę grają w stylu wariantu Alechina, bo tam również ten skoczek tańczy, można by rzec, po centrum. Ale faktycznie w tym momencie ma to dużo większy sens, ponieważ tutaj już zużyliśmy jedno tempo na zagranie pionkiem na C3 a to oznacza, że niekoniecznie będziemy chcieli dalej tego skoczka ścigać pionkiem za pomocą postunięcia C4. W tym momencie zagrałem D4, czyli realizuję ideę, e, którą właśnie przed, przed momentem Państwu przedstawiłem. Nastąpiło E6 od razu, i to było ciekawe, bo zazwyczaj tutaj moi rywale biją na D4 od razu, ale stwierdziłem, że ja dalej robię swoje nie będę tutaj tracił czasu. Mamy jedynie 3 minuty. Przypominam, na Title Tuesday za każde posunięcie dodaje nam jedynie sekundę, także nie ma za bardzo czasu do stracenia. Bicie na D4, teraz bicie na D4, D6. Bardzo znany system, w którym czarne po prostu ustawiają solidną pozycję, stwarzają. Tworzą presję na centrum za pomocą pionka na D6, ale białe też są na to bardzo dobrze przygotowane. Roszada, Roszada, Hetman e to jest bardzo. Standardowa gra. Zaraz chcę postawić wieżę na D1. Generalnie białe mogą rozgrywać tę pozycję na różne sposoby, ale przyznam się szczerze, że do tej pory kojarzyłem takie posunięcia jak skoczek D6 przede wszystkim. Natomiast w tym momencie mm, rywal zagrał bardzo dobrze, bo zagrał skoczek D7. Tu pozwolę sobie wrócić tylko do przeglądu. W ogóle skoczek D7 najlepszy ruch. Ja szczerze powiedziawszy, już w tym momencie grałem na głowę, gdyż właśnie wystawienie skoczka na D7. Nigdy się z taką opcją jeszcze nie spotkałem, także tutaj już w dziewiątym ruchu byłem zdany tylko na siebie. Fabiano Caruana w ogóle jest z tego znany, że on jest po prostu uważany za szachową encyklopedię, za szachową księgę i tak naprawdę on wie o, szacha, o szachach wszystko. A przynajmniej o tej teoretycznej części. Także, hmm, chcąc ograć takiego tuza szachowego, muszę go wyciągnąć na pola, których on sam jeszcze po prostu nie widział. Nawet jeżeli ma to być kosztem nieco gorszej pozycji. Ja zagrałem moi drodzy Wieża D1. Szczerze powiedziawszy, po partii sprawdziłem, że to jest najlepszy ruch, ale no, nie do końca mi się on podoba. Ale dobra, wieża D1 jeszcze jest może w porządku. Natomiast podskoczek B6, ja tutaj powinienem gońcem odejść na B3 ponieważ ja w tym momencie moi drodzy odszedłem gońcem na d3 i szybko zrozumiałem, że jeżeli rywal mi zagra skoczek b4, co poszło błyskawicznie, to tak naprawdę nie będę w stanie uratować mojego gońca białopolowego. Bo jeżeli zagram gońcę e4, to teraz czarne odpowiadają posunięciem d5. No, i niestety nie ma żadnych Greek giftów, ponieważ gońc tutaj zerka na polegi 5, e, dlatego muszę się tym gońcem cofnąć. A to oznacza, że po prostu skoczek mi go e, zbije. Także ja stwierdziłem, że muszę e, maksymalną cenę za tego gońca tutaj m, wymagać. E, Zbiłem na D6, nastąpiło bicie. Hetmanem. I teraz stwierdziłem, że gońc na E4, że jeżeli rywal tego gońca faktycznie chce wyeliminować, to musi zacząć od bardzo brzydkiego ruchu F5. Ehm, co prawda, komputer twierdzi, że to jest najlepszy ruch i faktycznie ja się również z tym zgadzam, bo po prostu ten białopolowy gońc jest na tyle silną figurą w moim obozie, że warto nawet nieco osłabić króla i centralne pola, aby tego gońca się po prostu pozbyć. Gońc na D3, bicie na D3, Hetman D3. Skoczek na D5. Trzeba przyznać, że czarne stoją w tej pozycji po prostu lepiej. Czarne zcentralizowały swojego skoczka, zaraz mogą wprowadzić gońca na przekątną, która będzie dla mnie bardzo nieprzyjemna, która będzie trafiała prosto w mojego króla, prosto w serce mojego króla. Także wiedziałem, że raczej stoję gorzej. Ale mówię, dobra, jak na mm, partię z Fabiano Caruaną, myślałem, że może być nawet gorzej po debiucie. Także skoczek C3, tutaj już miałem świadomość, że prawdopodobnie em, top 3 świata, iż świata gra na głowę, także stwierdziłem, że, że nie ma tragedii. I teraz mi się bardzo podobał mój plan, czyli ja zrozumiałem, że rywal chce postawić gońca na B7, ale to oznacza, że gońca nie będzie na tej przekątnej, a to oznacza, że pionek na E6 będzie nieco osłabiony. Także ja widząc to, już tutaj... Daję przeciwnikowi znać, że pogoniec b7, przestawiam Hetmana na e2, no i raczny sobie chłopie z obroną pionka na e6. E, przyznam się szczerze, że tutaj chyba po raz pierwszy zmusiłem przeciwnika do namysłu i to już był dla mnie swego rodzaju sukces, bo nie ukrywam, że jak gram z tymi szachowymi tuzami, to oni potrafią często kończyć partie z dwoma minutami na zegarze, co jest dość smutne. Natomiast, e, oczywiście z mojej perspektywy, natomiast tutaj już wiedziałem, że partia potrwa prawdopodobnie dłużej. Skoczek na E5 centralizuje, skoczka bardzo naturalny ruch. H6, tutaj e, Fabiano nie dopuszcza mnie do postawienia gońca na G5. Dodam, że od razu goniec G5 było średni, bo powieża G6, goniec bije 7. Tutaj aż się prosi o jakieś uderzenia taktyczne, typu wieża bije G2. Także stwierdziłem, że sobie to daruję. Skoczek E5, żeby te pole G6 wieży odebrać. H6. Teraz już co prawda nie postawię gońca na G5, ale znalazłem bardzo fajny ruch F3 z ideą taką, że zaraz będę chciał tego gońca czarnopolowego schować na polu F2. No i tak sobie patrzę na tę pozycję i naprawdę widzę, że nie pękam, tak? Czasowo jest bardzo podobnie. Wszystkie figury są w grze. Zagrałem wieża T1 na otwartą linię. No i mówię sobie, kurczę, nie ma tragedii. Zobaczmy, co tutaj widzę mi świata chce zrobić, żeby te partie po prostu na swoją... Szale, przechylić. Nastąpiło A6, czyli tutaj przed posunięciem skoczek B5 się broni, ale ja tutaj dostrzegłem pewną możliwość taktyczną, iż mogę zagrać skoczkiem na T4, atakuję Hetmana, ale jednocześnie atakuję Pionka. No i trzeba przyznać, że naprawdę nie jest tak prosto teraz temu wszystkiemu zaradzić. W partii Hetman B4 ja zagrałem A3, stwierdziłem, że jeżeli Hetman odejdzie na B3, to teraz pakuję skoczka na D6, gdyż Hetman po prostu nie zerka na te pole. Skoczek bije C3, ja zbiłem w tym momencie wieżą, Hetman na D5 i tutaj miałem bardzo dużego moralniaka, czy... Bić na E6 czy bić na B7? Stwierdziłem, że bicie na B7 po prostu gwarantuje mi pionka więcej, ale czułem, że komputer będzie chciał, żebym bił na E6 w tej pozycji. Z tego względu, że ten skoczek na D6 jest po prostu bardzo dobry. Jest to bardzo dobra figura. Natomiast ja po prostu na chłopski rozum zrozumiałem, że mm, no tutaj rywal ma parę gońców i ja nie wiem, w którym kierunku ta partia pójdzie i po prostu się bałem, że te gońce mnie w przyszłości rozszarpią. Także finalnie w tym momencie postawiłem na proste na B7, Hetman B7, Hetman bije E6. No i przyznam wam się szczerze teraz z tego miejsca, że no od tego momentu wleciała mocna panika po mojej stronie, bo trzeba przyznać, że pozycja białych w tym momencie jest wygrana. Zegrałem jeszcze bardzo dobry ruch wieża D3, ale po posunięciu B5 po prostu chyba brakło mi kochonec żelaznych, żeby zwrócić pionka przeciwnikowi po Pobiciu na B2 i po prostu awansować swojego pionka na D7. Bo ja oczywiście o czym wyobraźni już miałem to, że po prostu rywal mi tego pionka wyblokuje. Postawi gońca na F6, rozpocznie kontrę na skrzydle hetmańskim. Ja będę miał pięknego pionka na D7, ale realnych benefitów za niego mogę w tej partii jeszcze nie ujrzeć. No i stwierdziłem, że moim celem jest po prostu zejście do niej do czasu, trzymanie pionka więcej i... Chciałem, żeby to cały czas jakby karuana prowadził grę Trochę byłem jak, jak wiecie, jak dziewczyna w tańcu Chciałem, pozwalałem tutaj mojemu przeciwnikowi prowadzić grę na szachownicy Mimo, że obiektywnie to ja byłem stroną, która powinna wyznaczać warunki I to ja byłem osobą, która powinna być tutaj naśladowana Także tutaj byłem zły, bo zagrałem Hetman e Bardzo miękki ruch Po sekundzie zdałem sobie sprawę, że nastąpi Hetman D5 I już po Hetman D5 pionek da... Na... No, nie ruszy, tak? Pionek nie ruszy, i to był duży problem. Stwierdziłem, że wracam, że tak być nie może, ale oczywiście mój rywal tego błędu, Fabiano Caruana, takich błędów nie popełnia. Zagrał wieżą na D8, zbiłem na D5, stwierdziłem, dobra, mamy końcówkę z pionkiem więcej. Nie może być to dla mnie zła sytuacja. Wieża C1, wieża D8, szach na t 7 Przyznam się szczerze, zobaczcie tutaj na mój czas na zegarze. Caruana 53 sekundy, ja 15 sekund. Jak mi się udało tutaj stworzyć wicemistrzowi świata problemy? Sam jestem ciekaw. H5 ze strony Fabiego, H3, bicie, 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 mocno się sytuacja upraszcza, ale trzeba przyznać, że pionek na G4 teraz jest po prostu bezbronny, ja oczywiście tego nie widziałem i zobaczcie, że zmusiło mnie to aż do zjechania do 5 sekund, tu już zacząłem się powoli, już zaczęły wkradać się myśli typu, wiecie, no pion więcej na czysto, świetna pozycja, na idzie jednak partia w kierunku, nie będę mówił nawet czego, sami widzicie zresztą, czarne wyrównały, ja wieża g3, król na f5. Ja wieża f3, król na g4. Mówię, dobra, no remis z wicemistrzem świata na 4 sekundach kontra 40 na równym sprzęcie, nie będę płakał. Natomiast Karłana na H5, ja gram wieża C5. Też fajny ruch. Idea polega na tym, że jeżeli bicie, bicie, jeżeli go nie zbije B2, to na końcu mam wieża B3. I tutaj sytuacja się mocno upraszcza, również z prawdopodobnym remisem. Natomiast z partii G5 to już było dość ryzykowne zagranie. Ja byłem bardzo zadowolony z tego, jak tę partię rozgrywałem na tym czasie, bo zagrałem B4. Nie, nastąpiło bicie, bicie, G4. Okej, okay, ten pionek cały czas leci do przodu, ale z drugiej strony yy, no nie widać za bardzo jak czarne miałyby yy, dalej tego pionka poprowadzić, bo jednak pole G3 jest bardzo pilnie przez moje figury strzeżone. Król na g5 i teraz stwierdziłem, dobra, no, mamy końcówkę, to aktywizujemy tego królewicza. Król na f5, goniec na e3, goniec h4. Tu już czułem, popatrzcie, jak ten czas zjechał. Tutaj widać, że Karłana dużo więcej czasu potrzebował, żeby nad ruchami, żeby podejmować decyzję. Co do konkretnych posunięć A ja cały czas konsekwentnie na 3 sekundach Zobacz, ja byłem już w takim rytmie bojowym Od połowy partii tak naprawdę Gdzie musiałem grać na oparach A Fabiano Caruana cały czas prawdopodobnie Żył w przeświadczeniu, że on ma więcej czasu I że tylko ja mogę pa Tę partię na czas przegrać No, okazuje się, że nie do końca Bo króle 6, króle 4, już 5 sekund po stronie Caruany Wieża na H1, goniec na H6 Wieża na H6 na, Goniec na F6, wieża na H6 Związuje tutaj przeciwnika, G2 nic nie daje bo tutaj po prostu motyw taktyczny, odciągnięcia, gdzie finalnie zdobywam figurę i goniec pięknie jeszcze broni przed dorobieniem Hetmana w partii wieża 5D6. I tutaj przyznam się szczerze, że yy, można było to rozgrywać na różne sposoby. Yy, obiektywnie, według komputera, widzimy, że goniec na G5 było najlepszym ruchem. I faktycznie zastanawiam się, czy to w ogóle z praktycznego punktu widzenia może nie być wygrana pozycja. Bo Trzeba pewnie zagrać wieża F8, tak? To jest nawiązanie do komputera. No i pytanie: co powierza E5? Powierza E5, król F7. Taka pozycja jest jeszcze ciekawa. Okej, okay, komputer twierdzi, że jest król G7. Wow, bardzo ciekawy motyw taktyczny. I powierza bije 6 wieża bije 6 wieża bije 6 Aha, czyli po prostu, że tępionek jest zbyt y, oddalony. Jasne, rozumiem. Goniec G5, wieża F8. Komputer podpowiada D5, król F7, wieża C7, król E8. I jakoś to się przeciwnikowi wszystko trzyma. Okej, okay, czyli prawdopodobnie cały czas pozycja jest w okolicach remisu. Natomiast ja tutaj oczywiście nie miałem czasu tego wszystkiego policzyć. Zagrałem po prostu D5. Szacha widział, szacha dał. Chłopska szkoła szachu. No i okazało się, moi drodzy, to zobaczcie. Szparument 2 sekundy, Karuana dwie sekundy. No i kto nie wytrzymał presji? Kto nie wytrzymał presji, moi drodzy? Rzucił ręcznik Fabiano Karuana. Po prostu spadł czas. Po prostu spadł czas i w tym momencie partia się e, zakończyła. Tu jeszcze tu jeszcze chyba wieża C6 zagrałem w partii, które w 7 wieża C6 i w tym momencie właśnie owa partia się zakończyła. Po prostu fizycznie mojemu przeciwnikowi e, spadł czas. Także okej, okay, popatrzcie, cały czas jest równowaga, tutaj lekko. Analiza nam się przekręciła, ale żeby jeszcze potwierdzić, jest to 0.0, tak? Ale po prostu to jest taki Tuesday. Wiadomo, to nie jest partia na śmierć i życie taka, że przegrywając te partie Fabiano Caruana tutaj spada w rankingu czy coś, nic z tych rzeczy, ale Cieszy mnie fakt, że w ogóle sprowadziłem takiego tuza do niej do czasu. Że sprowadziłem takiego tu za do nie do czasu i że realnie po prostu postawiłem mu problemy, z którymi nie dał rady sobie na trzech minutach poradzić. Jest to dla mnie ogromny komplement i cieszę się, że jestem w stanie sobie takie komplementy sprawiać. Teraz nadchodzi czas już na dwóch final bossów, czyli Hikaru Nakamura i Magnus Carlsen. Pewnie po drodze mogę obić jeszcze graczy typu Anish Giri czy Wesley So, czy właśnie Eric który ostatnio był na łopatkach. Ale myślę, że to jest kwestia czasu. Myślę, że po prostu wraz z praktyką gdzieś te skalpy będą się pojawiać. Także ja bardzo serdecznie Wam z tego miejsca dziękuję. Zobaczcie jeszcze przegląd partii. Łącznie to było z tego co pamiętam, chyba w okolicach 95%. Także, żeby też nie było tutaj jakichś niedomówień, zagrałem świetną partię. Karłana, zobaczcie, że nie odstawał, nie odstawiał nogi. Także. Naprawdę fajna partia. Naprawdę fajna partia. Dziękuję Wam bardzo z tego miejsca. Mam nadzieję, że będziecie wpadać częściej na title Tuesday. Wiem, że są wakacje, także też się na to nie obrażam. Widzimy się, jak wszyscy powracacie ze z swoich wyjazdów. Sobota wstępnie. E, słyszymy się na finałowym odcinku z Nowego Jorku. Także dziękuję serdecznie za uwagę i słyszymy się niebawem. Pa, pa.